Polska flaga w polskim domu to apel młodych ludzi z ruchu Młodzieży Polskiej zrzeszającej młodzież patriotyczną w rejonie solecznickim. To nie tylko apel o wywieszenie polskiej flagi w polskie święta, ale też konkretne działanie i ułatwienie. Za symboliczne 1 euro można u tych ludzi nabyć polską flagę. Flagi są sprzedawane w kilku miejscach rejonu solecznickiego, również tu w Jaszunach, rodzinnej miejscowości młodych patriotów. Skąd ten pomysł? Pomysł powstał u nas w kuchni przy piciu herbatki. Nasza organizacja Ruch Młodzieży Polskiej tym sposobem właśnie chciała uczcić Dzień Polonii i Polaków poza granicami Polski. Uważamy, że to jest nasze święto, że mamy pełne prawo do świętowania, że mamy pełne prawo do wywieszenia polskich flag. Jest przecież kilka świąt pod rząd, czyli jeszcze i Konstytucja 3 maja. No i jeśli ludzie będą chcieli, no to bardzo zapraszamy, żeby wywiesili te flagi. Ta akcja powstała, aby Polacy poza granicami Polski nie zapominali o tym, że są Polakami, o tym, żeby nie wstydzili się swojej polskości. Sama pochodzę z Jaszun, jednak studiuję w Polsce i teraz akurat przyjechałam do domu na majówkę i ważne jest tutaj uczcić to święto. Kocham ten rejon solecznicki, ziemię jaszuńską, mamy bardzo bogatą historię i sądzę, że cały świat musi też o tym wiedzieć. Flagi dotarły do rejonu solecznickiego z Polski od zaprzyjaźnionych organizacji. Zresztą w długi weekend przyjaciele z kraju i sami zawitali do Jaszun. Chcieliśmy pomóc tutaj Polakom, czuć się znowu Polakami i bardzo dobrze się tutaj czuję. Ja tak naprawdę już sam to powiedziałem wiele razy. W Solecznikach czuję się bardziej Polakiem i czuję więcej polskości niż nawet w takich większych miastach w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego? No jak dlaczego? Bo jesteśmy Polakami. No, tak. I musi no, też musi być litewska i polska flaga w domu. Mąż ciągle chciał, żeby w samochodzie ciągle no, fruwała by ta flaga polska, bo jesteśmy Polacy. Jarosław Pieszko, ojciec jednego z inicjatorów akcji, przed paru laty doczekał pewnych przykrości z powodu wywieszenia w Jaszunach polskiej flagi. No powiedzmy, w pewnym momencie uznałem, że tą flagę trzeba zawiesić i taki przypadek mnie spotkał, że dostałem tak zwany szałkimas do policji i musiałem z tego powodu się tłumaczyć, bo policjant też niespecjalnie wiedział, co zrobić z tym fantem, bo ten przypadek był akurat pierwszy. No, próbowano mnie spisać jakiś protokół, próbowano wymusić, żebym okazał skruchę, żeby mnie nie ukarano. Akurat zapytałem, ile to kosztuje, a na tamte czasy to była nieśmieszna kwota, tam powiedzmy 40 litów, to powiedziałem, że to nie jest żadna kwota za wywieszenie flagi i że będę to robił regularnie. Sprawa zakończyła się pomyślnie, więc młodzi ludzie wierzą, że teraz tym bardziej nie będzie żadnego problemu z polskimi flagami. Zwłaszcza, że teraz na kilku domach w Jaszunach, nie tylko w święta, ale non-stop powiewa polska flaga. Jestem lojalnym obywatelem Litwy, ale narodowości polskiej i podkreślam to. Byłoby najlepiej, gdybyśmy zawsze zostawali się tym, kim my jesteśmy. Polak, Polak, Litwin, Litwin, ale żyliby jak bracia. Sprawdzamy, jak flagi się sprzedają w Solecznikach. Tu też młodzi ludzie sprzedali praktycznie cały zapas posiadanych flag. Tak, na przykład w Solecznikach, w rejonie całym mieszka około 80% Polaków. Po prostu niektórzy nie wiedzą do końca, kim są. Że my też tutaj żyjemy, też tutaj będziemy do końca, od tego dziada, pradziada. I właściwie tą reklamą, tą naszą asocjacją zachęcamy osób, aby kupiliby tą flagę i powiesiliby przed swoim domem, że pokazali, że właściwie są tymi Polakami i tutaj żyją. No, bo jestem Polakiem, kocham Litwę, mieszkam tutaj, ale flaga polska powinna mieć, bo przecież nadchodzą te święta i Dzień Flagi Polskiej i Dzień Konstytucji 3 maja. Za to myślę, że jako obywatel tego kraju mam prawo mieć i flaga polska. Że tak powiem, trzeba pamiętać o tych korzeniach, że tak powiem, polskich. No i w związku z tym trzeba też no, dbać o to, żeby będą te święta, żeby w każdym domu, że tak powiem, ta flaga była i się odznaczała. Jak będzie więcej, to będzie weselej, bo to jest bardzo ładne barwy, ten kolor.